Środa, 13 maja, krótko po 19, a zatem pora na kolejne pogaduchy. Dzisiaj świątecznie, bo skoro środa, to pół tygodnia już za nami, ale też 13, dlatego nic nadzwyczajnego nie wydarzy się na pewno w czasie transmisji, bo w 13 wierzyć nie warto, a szczególnie w pecha tego dnia. Przemysław Sierakowski, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne wydanie naszych żużlowych, wieczornych pogaduch po bandzie. A o czym dzisiaj? Dzisiaj tradycyjnie Snickers i tym razem Snickers otwartym tekstem. Potem omówienie najnowszych wydarzeń w żużlu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Unii Leszno, z wycieczką do Wrocławia, na Śląsk, bo tam zaczyna być niebezpiecznie. No i na koniec drobna refleksja. Ale o tym wszystkim po tradycyjnym Snickersie. A dla kogóż ów Snickers? No ów Snickers dzisiaj dla sportowych pudelków, złośliwie nazwanych przez Bartola Czekańskiego science fiction od pierwszych liter nazwy tego portalu. Nie podpisał aneksu Peter Pawlicki, nie podpisał aneksu Emil Sajfudinow. A ściśle podpisali, tyle tylko, że coś na kształt aneksów warszawskich, które do końca nie pozwalają na tę chwilę któregokolwiek z tych zawodników umieścić w składzie Leszna. No i to wystarczyło, żeby Dariusz Ostafiński i jego ekipa rzucili się na to żywe mięso i zaczęli je rozszarpywać jak padlinożercy. To nie tak działa. Dziennikarz rzetelny powinien opisywać rzeczywistość, a nie na siłę ją kreować, tworzyć, do tego jeszcze odpowiednio formułując pytania w ankietach, sprawiać, żeby część przynajmniej kibiców kupowała te ich wersje i hejtowała zawodników. Czy w sposób zasłużony? Nie mnie to do końca oceniać. No ale prawda jest taka, że Piotr Pawlicki, co sugerują dziennikarze science fiction, przepraszam, hejterzy portalu science fiction, z pewnością i bez problemu znajdzie pracę w Tesco. Natomiast hejterzy tego portalu mogą mieć z tym spory problem, a to dlatego, że przed podjęciem pracy w którejkolwiek firmie najpierw trzeba przejść testy medyczne, a z tych będzie wynikało, czy uczciwość i rzetelność kandydat na pracownika ma we krwi, czy w dupie. Przepraszam, ja zwykle nie używam słów obelżywych, ale teraz po prostu miarka się przebrała. Żeby zacytować nieodżałowanego Jerzego Kuleja, znakomitego pięściarza, potem komentatora walk bokserskich, który słynął z ciętego języka, widać, że ekipa Ostafińskiego jest zaangażowana w walkę z Pawlickim jak aktorki porno w dialogi. I oni też tylko jęczą, bo treści w tym nie ma żadnej. Panowie, nie tędy droga. Snickers, mega Snickers, przeogromny Snickers. I to w pełni obiektywnie zasłużony, tym razem dla was. No skoro już zahaczyliśmy o Leszno, to chcę powiedzieć jedną rzecz. Otóż Leszno jest chyba ostatnim klubem, na który chciałbym w jakikolwiek sposób najeżdżać wzorem portalu Science Fiction. Z Lesznem wiążą mnie znakomite wspomnienia. Z Piotrem Baronem, menadżerem zespołu, znamy się jak łyse konie od 91 roku, kiedy wraz ze swoim nieżyjącym ojcem Zygfrydem, za trenerem Janem Ząbikiem, przybyli do Grudziądza i tu jako 17-latek sprawił, że Grudziądz po bardzo, bardzo długiej przerwie wreszcie zdobył medal Mistrzostw Polski, młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski. I to podczas finału rozegranego właśnie na torze GKM-u. Z Lesznem
Wspominam też znakomicie człowieka drugiego planu, lekarza klubowego Tomasza Gryczkę, od zawsze związanego z Unią i sercem oddanego temu klubowi. Z Lesznem wiążą się znakomite wspomnienia sportowe mojego ukochanego GKM-u, kiedy to w 1995 roku drużyna Lecha Kędziory, wygrywając w ostatnim decydującym spotkaniu u siebie właśnie z Unią, zapewniła sobie pierwszy historyczny w dziejach GKM-u awans do ówczesnej ekstraklasy. Z Lesznem wreszcie wiążą się początki mojej przygody z pisaniem o Speedwayu, kiedy to w macierzystym wówczas tygodniku żużlowym mieliśmy sposobność publikować swoje pierwsze dziennikarskie dzieła. A raz w roku Adam Zając na Akwalicie organizował spotkania integracyjne, podczas których mnóstwo rozmawiało się o żużlu, czasami całymi nocami. Trwało to przez weekend i końca nie było. A nazwiska postaci pojawiały się zacne, bo obok rodziny Zająców, obok Wiesia Dobruszka, Edwarda Baldysa, byli ludzie z całej Polski. Tadziu Szylar z Rzeszowa, Robert Noga z Tarnowa, Maciej Polny z Gdańska, Wiesiu Szmagaj z Piły, Janusz Stefański z Ostrowa, Robert Borowy z Gorzowa i wielu, wielu innych. Oczywiście nie mogło zabraknąć również Bartola Czekańskiego. To była świetna ekipa, to były świetne spotkania, to były wspólne kręgle, wspólne dyskusje, zaciekłe spory, ale zawsze prowadzone w atmosferze merytorycznej dyskusji. Zatem jeśli miałbym kogokolwiek krytykować, a w tym wypadku uprawiać krytykanstwo, to Leszno byłoby siłą rzeczy na chyba najdalszym, ostatnim miejscu tej listy. Ale to nie zmienia faktu, że kiedy w Matce Unii nie dzieje się dobrze, to po prostu należy głośno o tym mówić. Nie kreować rzeczywistość, ale ją opisywać. A jakąż mamy sytuację w Unii obecnie? Otóż szef wszystkich szefów, nadprezes Józef Dworakowski, mówił na antenie Radio Elka o minimum 30% obniżkach, a jak stwierdził, w niektórych przypadkach znacznie podkreślam, wyższych. Prezes Rusiecki w innym miejscu opowiadał publicznie, że ma do dyspozycji w tej chwili około 20%, podkreślam, 20% ubiegłorocznego budżetu. Ich antagonista, były sternik, Rufin Sokołowski, z kolei opowiada publicznie o tym, że to celowe działanie zarządu, że chcą odstrzelić najdroższych w utrzymaniu zawodników, a w tym sezonie będą bić się jedynie o utrzymanie. Piotr Baron, którego tu wspominałem, menadżer, on z kolei zachowuje urzędowy optymizm i powiada, że klub ma kontrakty z 7 seniorami. Emil, Peter, oni milczą jak zaklęci. Gdzie leży prawda? No cóż, zapewne, jak to zwykle bywa, leży po środku. Tyle tylko, że warto po prostu mówić kibicom prawdę. Nie prężyć sztucznie muskułów, niczego nie udawać. A prawda jest taka, że Leszno, jako najmniejszy ośrodek pośród klubów ekstraligowych, ma w tej chwili zdecydowanie najtrudniejszą sytuację. Budżet tej drużyny w większości, w ponad 50%, składał się z wpływów z dnia meczowego, karnetów, biletów, etc. W innych ośrodkach to jest również ważna pozycja, ale nie jest tak strategiczna jak w przypadku Leszna. Kiedy Unię pozbawiono jednego z tych czterech głównych filarów, na których bazują finanse klubu, no to już wiadomo z góry, że ten kolos musiał się siłą rzeczy nieco zachwiać. Do tego jeszcze podpiłowano dwa kolejne filary, czyli po pierwsze wpływy od sponsorów lokalnych, którzy na tamtym terenie szczególnie dotkliwie odczuwają skutki
pandemii i te również muszą być uszczuplone. No i do tego dotacja z samorządu, która już na starcie stanowiła mniej więcej połowę tego, na co mogły liczyć inne konkurencyjne ośrodki, choćby Częstochowa, Wrocław czy Grudziądz, bo to było 1,5 miliona złotych. I to nie jest żaden zarzut pod adresem władz Leszna. Miasto jest mniejsze, budżet w porównaniu jest znacznie mniejszy, w związku z czym, jeśli popatrzeć proporcjonalnie, procentowo, to owych 1,5 miliona i tak stanowiło znaczący wysiłek, kto wie, czy nie większy niż w wymienionych konkurencyjnych ośrodkach, dla lokalnego budżetu Leszna. Tak więc tylko telewizja daje, co powinna, i nawet sponsor strategiczny rozgrywek, Polska Grupa Energetyczna, również kwoty zdecydowanie zredukował. Zatem no, z próżnego to i Salomon nie naleje. Jeżeli klub, jego finanse opierają się na 4 filarach, z czego jeden, ten najważniejszy, został zupełnie obcięty, 2 kolejne istotne zostały bardzo mocno podpiłowane albo jak kto woli podmyte, to bazując na jednym jedynym filarze, trudno, by ten budynek utrzymał się na powierzchni bez szwanku. No i stąd apel, żeby w Lesznie wrócić do grania w jednej drużynie. Nie sugerować winowajców, nie poddawać się temu bezczelnemu i bezpretensjonalnemu zupełnie napuszczaniu przez portal Science Fiction, ponieważ, drodzy kibice, uczucia wyższe, one są ważne, one są bardzo istotne, ale one decydują w jednym tylko przypadku. Jeżeli na stole masz 2 porównywalne oferty, to o wyborze mogą decydować te właśnie wyższe wartości. Ale jeżeli masz 2 zupełnie różne, być może skrajnie różne propozycje, no to jest oczywistym, że każdy będzie szukał najlepszego rozwiązania dla siebie. Wyobraźcie sobie, drodzy kibice, sytuację, w której jutro idziecie do pracy, a szef oświadcza wam, że od dziś pracujecie za połowę stawki, do tego bez żadnych dodatków i bez żadnej premii. Ciekawe, ilu z was w imię miłości do firmy zechciałoby na takie warunki przystać? Ilu zachowałoby się skrajnie radykalnie, czyli na dzień dobry powiedziało, to ja dziękuję bardzo, do widzenia, życzę powodzenia. A ilu zaczęłoby natychmiast przemyśliwać, czy przypadkiem położenie chorobowego nie opłacałoby mi się bardziej? Albo to, szefie, to ja się zastanowię, dam odpowiedź w ciągu 2 tygodni, na razie wezmę urlop, a w tym czasie będę szukał lepszej oferty dla siebie. To oczywiste i naturalne, czyli uczucia wyższe jak najbardziej. Miłość, oddanie, to wszystko się zgadza, ale pod jednym warunkiem, że oferty są porównywalne. Czy te w Lesznie były? Nie wiem, tego się nie dowiemy, to kwestia tajemnicy handlowej. Ważne, że zarówno Emil, jak i Peter zostawili sobie furtkę. Podpisali tak zwane aneksy warszawskie, czyli teoretycznie w każdej chwili są do wzięcia. Praktycznie, czy będą, to pokażą najbliższe dni. Ale jeżeli pojawi się oferta wypożyczenia któregoś z nich od konkurencji, to też byłoby dobrze i lepiej chyba dla wizerunku Unii, gdyby władze klubu również oświadczyły wtedy, że jest im to de facto na rękę, bo uzyskane z tytułu wypożyczenia środki pozwolą utrzymać aktualnie posiadany skład, a do tego wypożyczenie jednego czy obydwu z dotychczasowych liderów pozwoli Unii zrzucić z pleców wydatki, które mogłaby na te kontrakty ponieść. Byłoby źle, gdyby Leszno poszło drogą zadłużania klubu, bo to droga donikąd.
Wspominał co prawda Józef Dworakowski o konieczności ratowania się kredytem, który przez 2-3 kolejne lata musiałby być spłacany i w związku z tym przez 2-3 kolejne lata budżet Unii by się nie spinał. Mam jednak nadzieję, że nie będzie takiego przymusu, nie będzie takiej konieczności. Ale dla zachowania atmosfery w klubie i wokół klubu warto, żeby w Lesznie zaczęli znowu grać w jednej drużynie. Pozorna cisza we Wrocławiu, no ale tam podejrzewam, zaczyna się mocno gotować. No bo z jednej strony wciąż nie wiadomo, czy Maksym Drabik wystąpi w pierwszym spotkaniu albo od pierwszego spotkania. Z drugiej strony wiadomo, że Gleb Czugunow w pierwszych kolejkach nie będzie mógł wystartować jako zawodnik Polski z polską licencją. Z tej prostej przyczyny, że GKSŻ nie planuje egzaminu na licencję przed startem rozgrywek. No i tu prezes Rusko, pani Krystyna Kloc mają kolejną zagwozdkę. Teoretycznie do wzięcia Emil bądź Peter. Nawet bardziej wskazaną z perspektywy interesu Wrocławia opcją byłby Peter Pawlicki, bo mógłby występować jako obok Macieja Janowskiego drugi Polak w składzie. Czy więc Wrocław złoży ofertę Unii Leszno? Czy Unia ją zaakceptuje, czy też dogada się ze swoimi zawodnikami? To pokaże najbliższy czas, najbliższe dni. No, wszystko o ile rozgrywki ruszą. No bo ostatnie doniesienia są dosyć dramatyczne. Na Śląsku w kopalniach doszło do radykalnego wzrostu zachorowań. Rząd myśli nad stworzeniem enklawy, czegoś w rodzaju getta na terenie województwa śląskiego z zaostrzonym rygorem sanitarnym. Gdyby do tego doszło, wtedy cały wysiłek, wszystkie przygotowania do rozpoczęcia drużynowych mistrzostw pandemii zwyczajnie wzięłyby w łeb. Nie tylko Rybnik bowiem jest zagrożony. Na terenie województwa śląskiego znajduje się również Częstochowa, nad czym mocno ubolewał w mediach społecznościowych w ostatnim czasie prezes Michał Świącik. Wiadomo, że w ciągu 2-3 dni nikt nie stworzy województwa częstochowskiego, a jeśli nawet, to i tak pozostaje kłopot Rybnika. Co prawda prezes Krzysztof Mrozek deklaruje, że gdyby do takiej izolacji doszło, wówczas Rybnik jako gospodarz pojechałby swoje mecze na obcym torze, w miejscu dopuszczonym do startu. No ale to już wyglądałoby wszystko nieco groteskowo. Co prawda dobrze, żeby ruszyło w jakiejkolwiek formie, ale gdyby pozbawić jeden czy dwa kluby możliwości startu na własnych śmieciach, no to już ze sportem i sprawiedliwością pewnie niewiele miałoby wspólnego. No i na koniec taka refleksja. Otóż najlepiej pod względem finansowym, pod względem spinania budżetów wyglądają obecnie te kluby, które w największym stopniu, których budżety w największym stopniu uzależnione były od wysokości dotacji samorządowych i od wsparcia ze strony samorządowych spółek. No i tutaj asumpt do dyskusji i do przemyśleń, szczególnie dla tych, którzy czambuł potępiali te takie publiczne dofinansowanie klubów sportowych, nie tylko żużlowych, ale generalnie sportu zawodowego. W obecnej sytuacji, dzisiejszych realiach, to wydaje się jedyny stabilny środek zaradczy. I dlatego myślę, że nie ma powodów i wcześniej także nie było powodów,
by w jakikolwiek sposób pod górnym przepisem prawa zabraniać samorządom wpłacania środków, czy to w formie promocji miast poprzez sport, czy to w formie konkursów na szkolenie młodzieży, czy w jakiejkolwiek innej formie, bo bez tego wsparcia kluby większych szans by po prostu nie miały. No i ostatnia rzecz. Karnety. Co z nimi? Teoretycznie najkrótszą, najprostszą drogą jest zwrot karnetu i otrzymanie środków finansowych, które się wyłożyło. To jednak dotyczy kibiców nie do końca zaangażowanych w sprawy klubu i oni pewnie, a zapewne będzie ich większość, z tej opcji skorzystają. Tu jednak pojawia się też pewien problem księgowo-prawny, no bo z jednej strony wiele z tych karnetów wykupiły zakłady pracy. Występowały jako partner wobec klubu. Klub obciążał zakład fakturą za sprzedaż karnetów. Zakład dalej, dopłacając wyższe czy niższe kwoty, rozprowadzał te wejściówki pośród swoich pracowników, kibiców sportu żużlowego. No i co teraz? Teraz okazuje się zwrot. No fajnie, tylko zakład część dopłacił pracownikowi. Pracownik, który nie był zainteresowany pójściem na żużel, a był zainteresowany drobnym zarobkiem, jeśli mógł ten karnet uzyskać za połowę ceny, to chętnie tak zrobił i odsprzedał go dalej komuś, kto niekoniecznie pracował w tej firmie. No i co teraz? Teraz problem kolejny do rozwiązania, tak, w samych przedsiębiorstwach, które karnety zakupiły, bo jak rozliczyć się z załogą? No a dwa, kwestia audytorów finansowych, ponieważ fakturę za zakup karnetu firmy zaksięgowały po stronie kosztów działalności. No i teraz, teoretycznie nie muszą występować na drogę prawną z klubem i żądać bądź to korekty tego dokumentu, bądź to zwrotu żywych pieniędzy, no bo takiego obowiązku nie ma. Ale jeśli nie wystąpią, zawsze może się trafić audytor służbista, który podważy zasadność tego rodzaju wydatku. No i tu po wcześniejszych dywagacjach o precedensie prawniczym, który może wyniknąć w związku z niepodpisaniem teoretycznym aneksów przez zawodników, bo to pozostaje już w sferze teorii, każdy z nich podpisał, choć zawsze można wrócić do przyczyn i podstaw prawnych tego podpisu, no to teraz pojawi się kolejny problem, tym razem finansowo-księgowy, co do zasadności zakupu, a potem kwestii samego rozliczenia. No ale to już nie nasza rola, nie nasza kwestia, by tego typu historie rozstrzygać. Wspomniałem o Śląsku, wspomniałem o coraz groźniejszej sytuacji tamże w związku z lawinowo rosnącą ilością zakażeń, zachorowań na koronawirusa. A zatem pora na gościa. Gościa, który w tym sezonie właśnie w Rybniku będzie miał sposobność, miejmy nadzieję, pracować. Moi drodzy, a teraz pora na gościa dzisiejszej audycji. Gościa dzisiaj szczególnego. Ikona Grudziąckiego Klubu Motorowego, potem ochrzczony specjalistą od awansów, no a dziś chyba próbujący wykonać misję Impossible w Rybniku. Czy rzeczywiście? Tego dowiemy się za chwilę. Lech Kędziora, on jest dzisiaj naszym gościem. Witam, Leszku, i cieszę się, że zgodziłeś się na pogaduchy. No witam serdecznie, cześć. Leszek, zaczniemy od początku, przy okazji sprawdzając twoją pamięć i wiedzę historyczno-geograficzną. 15 lipca 1904 roku, Ruda Koźlanka. Gdzież to jest? Jest to w Wielkopolsce. Miejscowość
która dzisiaj jest tą ulicą, bo tam było, gdzie mieszkała moja babcia i dziadek i tam się urodziłem. Do szpitala było za daleko, w związku z tym urodziłem się w domu 16, nie lipca, tylko 16 maja 50, nie, stop, w maju. 15 maja, za chwilę urodziny, do tego też dojdziemy. 16, ciągle tam gdzieś jest napisane na Wikipedii gdzieś, że jestem urodzony 16 maja, czyli w drugiej połowie maja, w drugiej połowie maja 56 roku. No ale w Rudej Koźlance klubu żużlowego nie było i w związku z tym... Nie. To było lata 56, to było krótko po wojnie, także to też jest poszerzenie takie, że ta miejscowość leży to będzie Mieścisko, przez Padurę, a Mieścisko leży 10 km od Gniezna i 10 km od... Leszku, no to skąd ten żużel w takim razie, skoro lata powojenne, miejscowość, w której Speedwaya nie było? Tak, ale wiesz, tam mieszkała moja mama, ojciec natomiast mieszkał po Bydgoszczy. I mieszkaliśmy tam, skończyłem szkołę podstawową, zacząłem liceum i później wniosłem się do Torunia i tam się zaczęło. No ale dosyć późno, bo w zasadzie cała juniorka ci przepadła. Tak, późno, no wiecie, wiesz jak to było kiedyś. No niestety byłem na... tato mnie wysłał do szkoły, do Torunia, to było się uczyć, była spiska kontrola. Choć tam powiem, że do dzisiaj chodzą historie o mnie w tej szkole na Grunwaldzie. Ale cieszę się z tego, że mogłem być, jestem absolwentem tej szkoły i mam dużo kolegów w Toruniu i cieszę się z takim kierunkiem i fajnymi ludźmi. Ale rozumiem, że te historie nie dotyczyły świadectw z paskiem i wzorowego zachowania. Nie, absolutnie. To nie, no to też szczęściem było, że zdaliśmy... Cała nasza klasa zdała maturę, także to był nasz duży sukces. A na pasku to ja nigdy nie marzyłem, nigdy nie miałem pieniędzy do mojej córki, która co roku przynosi paski, przynosiła paski, a teraz już studiuje, także... Czyli wdała się w matkę, nie w ojca. No raczej tak, raczej tak. I tak to wyglądało. No ale też się bardzo, że mogłem... Później zacząłem że pierwsze kroki tam właśnie u niego stawiałem. Bogdan Kowalski, świętej pamięci trener, który startowaliśmy razem w Dziądzu oraz Florian Kapała, gdzie zdaliśmy licencję. A jeśli chodzi o licencję, no to kiedyś się zdawało licencję na torze miejscowym, tam przy okazji jakiegoś meczu i wśród tych zdających było nas 7 zawodników, także tam było którzy zdali tą licencję, to był, tak wam powiem, że Marek Kończykowski, Kowalski, który jest najlepszy. Tunerem obecnie, tak. Tak, to jest no bardzo miło, że myśmy zostali z tej grupy też licencyjnej na jeszcze na tym pokładzie naszej gminy i startujemy w Żużlu. Poza tym był Jacek Woźnicki, Czesiek Mestkowski, brat Eugeniusza dodajmy, bo niektórzy młodsi kibice mogą nie kojarzyć do końca. No i Radziu Wiśniewski i Grzesiu Kołodziej. Także no miłe wspomnienia z Torunia. Nie byłem zdolnym uczniem, powiem wam, w szkółce, bo już trener Florian Kapała mówi jeszcze, jak już teraz nie pojedziesz poprawnie, to się wyrzucę z siebie i tak nic nie będzie. No to się zaciąłem i jechałem. Jak już chwyciłem, podjąłem te wszystkie tajniki, pokonywałem łuki i prosto, prawidłowo, tak jakbym mógł jechać już na licencję, to jeździłem tak długo, aż paliwa mi zabrakło. Trener oczywiście w międzyczasie tam po czterech
Łukasz już mnie wymakuje, że mam zjechać. Ja mówię, nie, tak to nie będzie. I coraz szerzej, to już szczęście się paliwo skończyło, bo chyba bym na płytę skończył. No ale udało się. Ale kondycja była, skoro kilka dodatkowych kółek. A, myśmy trenowali, myśmy ten czas nie było, jak dzisiaj sałatki i ogólnorozwoju. I co, klasyczny schabowy? Oczywiście schabowy i traktualnie, oczywiście zawodnicy tam na rano. Śniadanko to tam bułeczki, paróweczki, maślanka, stanka i tak dalej. Także było wesoło. Fajna grupa była, fajna ta drużyna z Torunia, pamiętam, Jan Zomik, Janusz Plewiński. No tak, po Plewie też krążyły legendy. Także to było super grupa. No dobrze, Leszek. I potem prawie cała kariera w Grudziądzu z rocznym epizodem w Ostrowie. Po drodze sporo się działo. Jako junior nie zdążyłeś, zaczynałeś mając 22 lata, ale potem 83 rok, zmiana nawierzchni z żużlowej na sienitową, na granitową tak zwaną. No i największy sukces wtedy GKM-u, drugie miejsce w lidze, baraże z Polonią Bydgoszcz o ekstraklasę. Do dzisiaj krążą legendy o Simpsonach, za które rzekomo ten mecz miał być sprzedany. To też jest nieprawda. No ludzie wymyślają różne historie. Z Simpsonami to było tak, że była to nagroda. W PZMocie były. W Simpsonie można było to kupić za 5100 zł, bo na rynku nie było tych motocykli, także to musieliśmy za to zapłacić, za te Simpsony i tyle. A to do sprzedania, to ja myślę, że to jest tylko wystane z palca, bo oczywiście w Grudziądzu dostaliśmy spomotnelanie od drużyny z Bydgoszczy, ale nasi patrzyli tylko pod kątem zapełnienia stadionu. Natomiast drużyna z Bydgoszczy pod przewodnictwem Ryszarda Nieścieruka robiła wszystko, jeździła na najlepszym sprzęcie. Miała już bazę zowiska z Bolkiem Prochem, Ryszardem Dołomisiewiczem, Andrzejem Maroszkiem Siarni. No tam wtedy mocno Gdańsk pomógł Bydgoszczy, dwa gwardyjskie kluby w tamtym czasie. Także to duże, także to tam historie zawsze krążą w tej jakimś tym, to za to widać. Dodajmy jeszcze dla młodszych widzów, że to były takie czasy, kiedy sprzęt nie był ogólnie dostępny, nie szło się do sklepu, żeby kupić sobie nowy motocykl czy silnik, obowiązywały centralne przydziały jeszcze wtedy. No myśmy jeździli na standardowych Janach i tak jak były przygotowane przez fabrykę w Dywiżowie, wsiadaliśmy i bez jakiegokolwiek tuningu, tam później to było tuningowane z czasem pana Tumiłowicza, czy był drugi taki mechanik, z tym też jeździł. Dobrze, ale pamięć ma prawo zawodzić. Tak, tunerów mamy, to było takich dwóch tunerów, którzy byli markowymi, no i oni trochę tam mieli, a pozostali mechanicy i próbowali coś, ale praktycznie to jeździliśmy na standardach, na chłopach zjawy, wszystko zjawy, a tam jednak ten już Gdańsk, Gorzów, to już mieli sprzęt wysokiej klasy, zresztą te drużyny miały tytuł mistrzów Polski, tak. To tak to wyglądało. No i myśmy się zmierzyli. Zmierzyliśmy sobie z Gorzów, dostaliśmy lanie. W Grudziądzu wybito nam skutecznie awans z głowy i zapędy mocarstwowe, tak? Tak, i to, i tyle, gdzie zobaczyliśmy, jak wygląda to w pierwszej lidze, ściganie i tyle. No ale było to przyjemne i wybraliśmy udział w drugiej lidze, którą rozgrywaliśmy, największymi zapleśnikami było i Pintochłowice z Pawłem Baloszkiem i z Jarmułą oraz tam jeszcze był. Rybnik wtedy wygrał ligę. Rybnik, wielki Rybnik. Kurde, to
za drużynę, bo ja tylko z pysznym skupieniami. Tak. No i, no i tyle. Jechaliśmy dalej. Leszek, ale tak, potem przyszedł rok 84 i twój największy i wtedy ceniony w Grudziądzu, bo na takim bezrybiu, po takiej przerwie każdy najmniejszy sukcesik był doceniany. Awans do finału indywidualnych Mistrzostw Polski. Z Grudziądza wycieczki autobusowe zakładowymi autobusami, Wielczami, Ogórkami śmigały do Gorzowa, żeby zobaczyć cię w akcji. No wiesz, kibice z Grudziądza zawsze tam, jeśli był zawodnik z drugiej ligi, a chyba ja tam byłem chyba jedyny z drugiej ligi w tym finale w Gorzowie. I to jednak to tak, no kibice jeździli jeszcze za nami. I było dużo kibiców, wiem, ale jak wygląda już ten speedway na wysokim. I ten finał pokazał, że można było odbić trening, gdzie to był metal, jak to dzisiaj się mówi. Ale tylko trenowałem ja i tam jeszcze chyba jakiś zawodnik i Waldek Brandt i to wszystko, a na dniu zawodów już był całkiem inny tor. Zasłużenie wygrał Zenek Lech, ja miałem chyba 14 miejsce, 4 punkty, ale w pokonanym polu miałem Romka Jankowskiego i Zenka Kastniaka. Także, no było fajno, było super, miłe wspomnienie i był jedyny finał, proszę się bardzo, szkoda, bo to ten finał się pracuje cały rok, czeka się cały rok, a jako jedyny drugoligowiec startować w takich zawodach. Potem w Grudziądzu przyszedł kryzys sportowy. 88 rok, zostałeś jeżdżącym trenerem. Przed sezonem trzech chłopaków, Endricha Sokołowskiego, Darka Kowalskiego, oddałeś do Krosna, gdzie też reaktywowano żużel. Grudziądz pojechał do Krosna po swoje, a tu niespodzianka. A tu ząk, no oczywiście. Pamiętam, dostaliśmy 30 do 35, przegraliśmy ten mecz. Edek Janta świętej pamięci był trenerem. Toku chyba zrobił komplet. Kowalski, tam był jeszcze Waldek brał, Barant też był jako mechanik. Także było tam, był tam Pietak, Zbyszek chyba, Pietak był zbyt weszły też. No i Ciupak chyba, to czy nie? Jeszcze wtedy nie, ale krótko potem już tak. No i tak, Pankowski wtedy był liderem. Co? Wojtek Pankowski. A, Pankowski, no właśnie, o, to była ekipa, Endrych, tak, to było to, fajna ekipa tam była. No i dostaliśmy na samą inaugurację pełen stadion, kibice na drzewach, bo miejsca na trybunach zabrakło, ale było wesoło. I ci zawodnicy niechciani z Grudziądza pokazali nam, gdzie jest nasze miejsce. No, Sokołek potem przez lata opowiadał, że podobno po meczu miałeś powtarzać, kogo ja oddałem, patrząc na jego dorobek. No tak było. No, to jest właśnie. No dobrze, ale potem tam na początek troszeczkę liznąłeś trenerskiego chleba, jako jeżdżący trener. No i potem przyszedł rok 95, historyczny pierwszy awans Grudziądza do Ekstraklasy, decydujący mecz u siebie z Lesznem, święto, zespół na żywo grający na stadionie, znowu oblepione drzewa. Było troszkę adrenalinki niepokoju, czy z perspektywy czasu nie było szans, żeby Leszno wtedy w Grudziądzu mogło wygrać i pozbawić drużynę awansu? Zawsze trzeba tenić przeciwnika, tym bardziej Leszno z Romanem Jankowskim na czele, no ale nasi zawodnicy na naszym torze już tej szansy nie zaprzepaścili. Awans do pierwszej ligi. Super. Zrobiło się dobrą rozgrywkę, był dobry klimat, byli dobrzy sponsorzy. Pamiętam jak Janek Grabiński wiceprezesem chyba i tam Zbyszek Pielkowski, tam też ktoś tam był jakimś rzecznikiem prasowym. No i tak to było w ten czas. Fajna grupa powstała. Nowi sponsorzy zorganizowali to wszystko i nawet był
A, i pan Piotrowski też był, też tam wiem, że pomagał chyba Markuszewskiemu. I to był chyba ten czas też, ten okres, nie wiem, przypomnij mi, to był ten okres, to Piotrek Markuszewski zdobył brązowy medal i udzielał mistrzostw Polski. Tak, tak, to był ten sam okres. To był ten okres. Także to też fajna ekipa była, zresztą młodzi chłopcy miejscowi i było dwóch z planerii, Heniu Ben i Adam Pakuszek. No, to taki wątek śląski pojawił się w Grudziądzu, teraz życie przeniosło cię na Górny Śląsk. Tak, teraz jeszcze tam mnie nie było, no ale no, trzeba na to spróbować, szukać jakichś wyzwań i próbować czegoś nowego. Leszek, trenerskiego chleba, jak sam wspomniałeś, próbowałeś w wielu miejscach. Był taki moment, że nawet ochrzczono cię specjalistą od awansów. No ale tak, awansowałeś i potem odchodziłeś z klubu. Nie miałeś specjalnie sposobności poprowadzić ekipy w najwyższej lidze, do pewnego momentu przynajmniej. No bo tak, byłem krnąbrnym uczniem w szkole. Nigdy zatem ja chodziłem swoimi ścieżkami, miałem swoje racje i tak to życie moje cały czas biegło. Następnie w klubach, no to awansowaliśmy i nie było, już wiedziałem, że nie będę trenerem, bo pamiętam, że był mecz, aż bym przyjechał już, aha, Jimmy Nielsen był. I przywiozłem Jimmy Nielsena na te zawody, tam był regularnie chyba 8 zawodników. Jimmy miał wyjechać, był na 8. I chyba tak było, tak mi się wydaje, że tak było. I miał wyjechać, Roman, ten mecz już wysoko wygrywaliśmy, zresztą ja mówię do prezesa, że Że co, że trzeba dać mu zarobić, czy? No nie wiem, no może i tak, może i zarobić, no ale wiesz, przywiozłem go i odwiozłem, nie wystartował, no prezes tu dostał już takie nawyki prezesowskie, pogroził mi palcem i mówił, że już nie pracuje. No to nie pracuje, no ale jeszcze do końca dojechaliśmy i po sezonie goodbye, auf Wiedersehen. No dobrze, wróciłeś do trenerskiego rzemiosła niedawno, tym razem już z nie tak dobrą pasą. W Gdańsku coś tam nie zagrało, w ostatnim sezonie w Łodzi utrzymanie po barażach, teraz Rybnik, czyli co, ze specjalisty od awansów będziesz teraz specjalistą od utrzymania drużyny? W Rybniku pewnie wzięliby to w ciemno. No takie zadanie i nie boję się tego wyzwania, wiem, że będzie trudno, ale zresztą można spojrzeć na składy drużyny, ale ja myślę, że trzeba wierzyć w ten zespół młodych zawodników i kiedyś już też wszedłem do Częstochowy, gdzie też drużyna nie miała, nie dawano żadnych szans. Nawet mój kolega z Grudziądza wysłał mi SMS-a, ty idioto, gdzie ty idziesz do tej Częstochowy? No i wyszło, że się udało Częstochową. No, o mały figiel medal, prawda? No, to tak, no ale to wiesz, jak to żurnaliści nas postawili w takich sytuacjach, dzisiaj stawiają drużynę z Rybnika. A już teraz nie będę się tym przejmował, tymi krytykami, klimatowi, że to tam. Po prostu będziemy robić swoje z drużyną z Rybnika i wykonać zadanie i tyle, i nie ma. No tak, ale wspominałeś o Częstochowie, ostatnio Łódź. W obu tych miejscach miałeś taki, powiedzmy, dualizm trenerski. Trener-menadżer, nie do końca to wszystko poukładane, kto za co odpowiada. Sam twierdziłeś swego czasu, że to chyba nie do końca dobry układ. W Rybniku będziesz już samodzielnie, rozumiem, decydował o wszystkim. W Rybniku jest, tak jak jest w każdym klubie, jest prezes, jest, tam jak zwał, to jest tak modne, jest to menadżer. Ale myślę, że o to chodzi, żeby było jakiś jasny podział kompetencji. Tak, i jasny podział, a robić jakiś show i jakieś takie różne historie z tego, to jest nie dla mnie, albo
odpowiada jednoosobowo, bo to grupowe, to możesz zobaczyć, jak to wychodzi, jak jest dzisiaj, że dzisiaj nie ma wyborów i tak to wychodzi. Nie? Mam nadzieję, że są młodzi ludzie, jest młody zespół i myślę, że jeśli skomentujemy, zrobimy z tego monolit, będzie drużyna taką, jaką i będziemy wygrywać w Rybniku, to już gwarantuje nam sukces. To teraz zapytam przewrotnie. Prezes Skrzydlewski, barwny człowiek, charyzmatyczny, od niego odszedłeś do drugiego takiego prezesa, Krzysztofa Mrozka. Nie boisz się? Nie boję się, no bo każdy jest inny. To prezesi są, dzisiaj jest takie, że prezesi są najważniejsi. Wiadomo, oni, tak jak w sytuacji pana Skrzydlewskiego, wykłada swoje pieniądze. Jest to wielki biznesmen, który ma wielkie imperium pogrzebowe i wie tego w te. Kiedyś w Łodzi na awans, czy tam na nie wyszło. No, jest taki ten sport i myślę, że no i nie wyszło. I dlatego jest tak, a nie inaczej. To więcej tam nie ma o czym gadać, bo to wiadomo, że tylko szkoda tego, że nie udało się w Łodzi zrobić na tym nowym stadionie, gdzie prezes Kudowski bardzo mocno liczył na to, ale pan prezes i ja wiemy chyba najlepiej dlaczego i jak, a to nie jest temat na tą audycję. W takim razie nie drążymy wątku. Ostatnia kwestia. W twoim obecnym zespole w Rybniku Robert Lambert zaczyna publicznie skarżyć się, że pierwszych 20 punktów będzie musiał zwrócić do skarbonki. Nie obawiasz się, że jest trochę rozczarowany taką sytuacją i może mieć zły wpływ na resztę zespołu w ten sposób? Myślę, że nie. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby Robert ten klimat drużyny i zrozumiał, że najważniejszy jest wynik sportowy. To te zwroty, to później się wrócą dwa razy więcej. Każdy stracił nas i wszyscy, i nikt nic nie mówi, nic nie komentuje i myślę, że to jest młody chłopak i na pewno nie będzie to miało wpływu na wynik, bo na pewno da z siebie wszystko to, co najlepiej umie i zresztą prezes Mrozek bardzo liczy na Lamberta i myślę, że takich rzeczy to jest nie za późno, tylko no nie da rady się zrealizować. Nie pomyśli się na tym, jak już będzie po sezonie i będziemy się cieszyć z dobrej pozostaniu w Ekstremie. Leszek, w przyszłym roku osiągasz wiek emerytalny, czyli co teraz? Ogródek, wnuki i kompletne odseparowanie od żużla, czy z twoim charakterem się nie da? No czy cię pogieło, chłopie, co ja będę robił? A Marek ile ma? Marek ma w tym roku 70, to? Czyli juniorzy starsi dalej w akcji. Ja ci powiem taki cytat, takiego jednego filmu. Chłopie, ja mam tyle zamówień, żeby tylko mi życia może zabraknąć, żeby zrealizować to wszystkie te zamówienia, które mam. Ja nie jestem takim tuzinkowym trenerem, który może przyjść czy zakończyć 65 lat i ogródek, i wnuki. Ja jestem z różne związane już i cieszę się z tego. Robi mi to przyjemność. Mam jeszcze coś do zrobienia. O tym to w ogóle nawet nie myślę. Najważniejsze jest to, żeby zdrowym być, mieć siłę, żeby jeszcze dojechać na mecz. Poprowadzić ten mecz, zorganizować to wszystko, przygotować to także, uczestniczyć w tym na żywo, to jest najważniejsze. Telewizja, oglądanie telewizji i oglądanie meczu Ekstraligi i pierwszej ligi to nie dla mnie. Mam jeszcze czas. I na koniec ostatni wątek. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale w ubiegłym roku pożegnaliśmy
Jurka Bałtrukowicza, zawodnika, wieloletniego toromistrza. On chyba zaprzecza temu powiedzeniu. Jego w Grudziądzu bardzo ciężko będzie zastąpić. Wiem, kto może go zastąpić, ale tak żyłbym. Jurek miał sposób na przygotowanie. Jurek był pomimo ciężkiego charakteru, pomimo swoich tam różnych sytuacji życiowych i takich tego, jego charakteru, o którym wszyscy wiemy, ale to był wspaniały człowiek, którym do końca i ostatnio przyjaźnili i wejść do parkingu i słyszeć już Jurka głos, gdzie wszystko to ogarniał, siadał na warszawiankę, w cudzysłowie polewatka, którą mu odnowili, a z warszawianką jest taka historia, że tą warszawiankę to ja przywiozłem z Warszawy, kiedy ten klub nie miał mi wynagrodzenia z WKM-u, żeby mi tą warszawiankę dał i wziął ją do Grudziądza i do dzisiaj służy. Jurek z warszawianki był zadowolony, była wyremontowana, był wysoki standard, no i ten sprzęt i przygotowanie toru, to jako człowiek, wspaniały człowiek, ojciec rodziny i dobrym zawodnikiem był, to muszę ci tak jeszcze powiedzieć, że to przez Jurka powiedziałeś o karierze. Ja myślę, jak sobie to trochę kariera, to jest dużo powiedziane o karierze, to może mówić Romek Jankowski, Jezenek Pleka. Ja to miałem przygodę w żużlu i z tą moją przygodę zakończyłem przez Jurka Bałtrukowicza, no, którym już nie mogłem wygrać na starcie, bo zawsze mnie tak oszukiwał, że wygrywał i lał. I mówi, nie, to Jurek, to ja już nie będę za tobą ciągle jeździć. I podziękowałem. Także, a jeśli chodzi o zastąpienie, no, na pewno będzie trudno. Wiesz, te warunki się zmieniają wszystko. Dzisiaj jest prosto zrobić ten tor, są komisarze, są pewne wymogi regulaminowe. Teraz jest tor w Grudziądzu jest przebudowany i myślę, że tam jego następca da sobie radę. Czyli co, powtórka z 83 po przebudowie toru, drugie miejsce w lidze? Jeszcze raz? Powtórka z 83 z sezonu barażowego po przebudowie toru, drugie miejsce w lidze dla Grudziądza? No może tak być. To dzisiaj jest tak, że najważniejsze jest zdrowie wszystkich, całych zawodników, ekip, całej ekstraklasy, żeby to było, żeby można było się ścigać w normalnych warunkach. Wiadomo, że nie będzie to tych normalnych, bo są pewne ograniczenia. A wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Także będziemy trzymać kciuki. W każdym razie mamy drugi mecz w Grudziądzu i jedziemy na nowy to. Zobaczymy. Leszek, zatem oby zdrowie dopisywało, bo tych zamierzeń słyszę bez liku. A ponieważ za chwilę urodziny, to wszystkiego żużlowego. Obyś ponownie stał się specjalistą, ale tym razem od medali drużynowych Mistrzostw Polski. No chciałbym, cholera jasna. Przepraszam. Chciałbym, pewnie jestem. Ale powiem ci szczerze, że przyjemnie jest pracować w ekstraklasie, gdzie jeżdżą zawodnicy światowego formatu i mam nadzieję, że wszystko nam się poukłada w tym sezonie dla mojej drużyny z Rybnika, także ja chciałbym, żeby to się wszystko sprawdziło i myślę, że uda nam się, pomimo tego, że wszyscy, przede wszystkim żurnaliści tak, i fachowcy od sportu żużlowego mają inny pogląd, ale my będziemy walczyć. Tam na pewno wojowników w Rybniku nie brakuje. No i trzymajmy się tego, że w ubiegłym roku przed sezonem większość zdegradowała Lublin, a tu się okazało, że wcale niekoniecznie. Oczywiście. I to właśnie jest to. Na tym jest piękno żużla i że ci, którzy mają być na dole, robią fajny show i atmosferę i budują, rozwijają Speedway na największym światowym poziomie. Dziękuję zatem za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców z Rybnika, Grudziądza, Łodzi, Częstochowy i tak dalej, Gdańska też.
Dziękuję, do widzenia też.